Oblicz sumy. Sinus x plus sinus 2x plus sinus i tak dalej aż do sinus nx. Oraz druga suma. Cosinus x plus cosinus 2x plus i tak dalej aż na końcu plus cosinus nx. Cześć, witaj, z tej strony Mateusz i w tym zadaniu podejdziemy do tematu nieco inaczej, nietypowo, ponieważ będziemy te dwie sumy liczyć niejako jednocześnie, równolegle. Mimo to, że to są dwie oddzielne sumy i też znajdziemy dwie oddzielne wyniki tych sumowań. Natomiast to nagranie będzie się cechowało pewną barierą wejścia, progiem wejścia, z tego względu, że będziemy tutaj korzystać z rachunku liczb zespolonych. A więc nie każdy może je znać i dla nie każdego może być to w pełni zrozumiałe. No dobrze, a w szczególności z tych liczb zespolonych będzie nam tutaj bardzo właśnie pomocna postać trygonometryczna tej liczby zespolonej oraz łatwość potęgowania takiej liczby w postaci trygonometrycznej, liczby zespolonej w postaci trygonometrycznej. No dobrze, więc rozpatrzmy na początku sumę od k równego 0 do n z cosinus x plus i sinus x. I to do potęgi k. Czyli mamy tu wewnątrz tego nawiasu liczbę zespoloną w postaci trygonometrycznej o module równym 1. I jest jednostką urojoną, taką, że i do kwadratu to minus 1. I co my z tym możemy zrobić? No możemy napisać w ten sposób, że korzystając właśnie z postaci potęgowania liczb zespolonych w postaci trygonometrycznej, możemy napisać to k przy x-ach. Tu cosinus. Oczywiście trzeba dać nawias, bo to suma dotyczy obu. I w tym momencie już nie mamy tego do potęgi k. No dobrze, a zatem możemy to rozbić na dwie sumy. Suma od k równego 0 do n z cosinus kx oraz dodać i, bo i to jest stała, więc można wystawić przed sumę, suma od k równego 0 do n z sinus kx. A zatem, co nam to dało? No dało nam to, że mamy tutaj oddzielnie część rzeczywistą tej całej liczby, a tutaj mamy część urojoną, bez i. Część urojona jest bez i. Dobrze. Z drugiej zaś strony tą samą sumę, napiszmy sobie, suma od k równego 0 do n, cosinus x plus i sinus x do potęgi k, możemy napisać, że jest równe, że jest to w istocie ciąg geometryczny, o ile razie q równym cosinus x plus i sinus x. Ciąg skończony, a zatem suma takiego ciągu, no to jest wyraz pierwszy, czyli dla k równego 0. No więc dla k równego 0, no to cokolwiek do zerowej to jest 1. To jest 1. No o ile to coś nie jest 0. To jest 1. No dobrze, a zatem mielibyśmy tutaj 1. Następnie ułamek. Czyli a1, teraz odjąć, q do potęgi tyle, ile jest wyrazów, czyli nasze q wpisujemy, cosinus x plus i sinus x i to q do potęgi, no ile jest tych wyrazów? Jak liczymy od 0 do n, to będzie ich n plus 1. N plus 1. No bo dla k równego 0 jest i pierwszy, dla k równego 1 jest drugi i tak dalej, więc dla k równego n będzie n plus pierwszy, czyli tyle jest wyrazów. No i na dole 1 minus q. Cosinus x plus i sinus x. Równa się. No dobrze, i co my z tym możemy teraz zrobić? No możemy to n plus 1 wrzucić do potęgi tych kosinusów i sinusów. Znaczy nie do potęgi, tylko do argumentu. Czyli by było tak, 1 minus kosinus n plus 1 x dodjąć i
sinus n plus 1 x. Dobra. Co natomiast w mianowniku? Co natomiast w mianowniku? No w mianowniku podobna historia. 1 minus cosinus x odjąć i sinus x równa się. Co następnie? No następnie popatrzmy w mianownik. 1 minus cosinus x. 1 minus cosinus x. To można by tutaj wykorzystać wzór na kosinus podwójnego kąta. Czyli tu zrobimy sobie wcięcie, zapiski na brudno, dodatkowe, na boku. Mianowicie, że kosinus dwóch alf to jest kosinus kwadrat alfa minus sinus kwadrat alfa. Dobra, w dodatku... A dobra, może być. I to wstawimy teraz w tu miejsce, czyli za kosinus x będziemy mieć kwadrat kosinus x drugich, no i sinus kwadrat x drugich. Tak. I podobnie wzór na sinus dwóch alf to jest 2 sinus alfa kosinus alfa i to też zastosujemy, żeby zamienić ten sinus x, który odpowiadałby sinus dwóch alfom, zamienić na coś takiego. I w liczniku zróbmy też tak. No dobra, zamknijmy to wcięcie. Równa się. A zatem byłoby tak. 1 minus kosinus kwadrat n plus 1 drugich do x. Odjąć i stop. Dodać sinus kwadrat n plus 1 drugich x. Może damy tak, o. Tu też, żeby to było widoczne, że ten x jest w argumencie tego kosinusa i sinusa. Dobrze. Czyli to jest zastosowany ten wzór. Kosinus kwadrat minus sinus kwadrat, tylko że przed tym był minus, więc tu się zmieniły znaki. No i następnie co? Odjąć 2i sinus n plus 1 drugich x kosinus n plus 1 drugich x. W mianowniku podobnie, czyli by było 1 minus kosinus kwadrat x drugich, dodać sinus kwadrat x drugich, odjąć 2i sinus x drugich kosinus x drugich. Czyli znowu wykorzystane te dwa wzory. Równa się. Co tu można rzec? No 1 minus kosinus kwadrat to jest w zasadzie sinus kwadrat, no bo jedynka trygonometryczna. Sinus kwadrat i tu jest też sinus kwadrat, czyli 2 sinus kwadrat. Czyli 2 sinus kwadrat n plus 1 drugich x, odjąć 2i sinus n plus 1 drugich x, kosinus n plus 1 drugich x, dzielone przez, i w mianowniku podobna historia, czyli też 1 minus kosinus kwadrat to jest sinus kwadrat i drugi sinus kwadrat, czyli 2 sinus kwadrat. 2 sinus kwadrat x drugich, odjąć 2i sinus x drugich kosinus x drugich równa się. Co następnie? No zobaczmy. I dwójkę można w liczniku i w mianowniku wystawić przed nawias, więc się potem skraca. To dwójek już nie ma. I co my tu jeszcze widzimy? No możemy zrobić tak. Tu mamy sinus kwadrat n plus 1 drugich x i tu mamy sinus n plus 1 drugich. To dajmy to przed nawias i w mianowniku analogicznie. Czyli byłoby tak, sinus n plus 1 drugich x podzielić przez sinus x drugich. No to nawias zbędny. Dobra. Razy. I tu co nam zostanie? Z pierwszego zostanie nam sinus n plus 1 drugich x. Dobra.
odjąć cosinus n plus 1 drugich przez x. Zgubiliśmy i, czyli tu jest i cosinus, tak. Dobra, i tutaj zostanie nam teraz sinus x drugich odjąć i cosinus x drugich. No dobrze. Co następnie? No następnie możemy przemnożyć tutaj licznik i mianownik przez i. A zatem sinus n plus 1 drugich x, sinus x drugich razy, jak przemnożymy sinus przez i, no to będzie i sinus, a tu minus i, jak przemnożymy przez i, no to będzie minus i kwadrat, a i kwadrat to jest minus 1, więc w zasadzie będzie plus cosinus, więc ten cosinus najpierw napiszemy. Czyli cosinus n plus 1 drugich x dodać i sinus n plus 1 drugich x dzielone przez, analogicznie w mianowniku, cosinus x drugich dodać i sinus x drugich. Tak. No i dzięki temu widzimy, że i w liczniku i w mianowniku, mówię o tym, i w liczniku i w mianowniku mamy liczbę zespoloną. Bo tu jest ten sam kąt, n plus 1 przez 2, w zasadzie z x powinien zaznaczyć, ten sam kąt, cosinus jest plusem, a sinus jest też z plusem i przemnożony przez i. W takim razie możemy napisać tak, że jest to sinus n plus 1 drugich x przez sinus x drugich razy, no i tu będzie wtedy cosinus x drugich, dodać i sinus x drugich i do potęgi n plus 1. No analogicznie jak wcześniej z tym wykładnikiem wchodziliśmy do argumentu cosinusa i sinusa, tak teraz możemy wyjść. No i podzielić przez cosinus x drugich plus i sinus x drugich. Czyli w liczniku mamy i w mianowniku to samo, tylko że w liczniku jest w potędze n plus pierwszej, a tu jest w potędze pierwszej, więc dzieląc wykładniki się odejmują, czyli jest de facto to do potęgi n tej. Czyli jest de facto do potęgi n tej. Czyli możemy z powrotem z tym n wejść do środeczka. A zatem byłoby tak. Sinus n plus 1 drugich x dzielone przez sinus x drugich razy cosinus n x drugich dodać i sinus n x drugich. Tu nawias. Równa się. No, i bardzo fajnie, bo teraz mamy tak, i jest tylko tutaj, jako jednostka urojona, czyli to jest jakaś tam liczba rzeczywista, przemnożona przez to daną tą część rzeczywistą, a przemnożona przez to daną tą część urojoną. Czyli będziemy mieć tak, sinus n plus 1 drugich x przez sinus x drugich, cosinus n x przez 2. Dodać i, no i część urojona. Sinus nx przez 2 razy sinus n plus 1 drugich x dzielone przez sinus x drugich. A zatem to jest część rzeczywista i to jest część urojona. Z drugiej strony wcześniej mieliśmy, że to jest ta sama suma, to jest to. A zatem to są dwie liczby zespolone. No a dwie liczby zespolone są równe wtedy i tylko wtedy, gdy części rzeczywiste są takie same i gdy części urojone są takie same. A zatem stąd wniosek, że tutaj mamy sumę kosinusów kx od k równego 0 do n. De facto to jest to, zauważmy. Z tym, że k się zaczyna od 0, a tu nam mamy od k równego 1. Więc zobaczmy, co się dzieje, jak k jest równe 0. No jak k jest równe 0, to mamy kosinus od 0, czyli 1. No to możemy tą jedynkę oddzielić od tej sumy. Wtedy będzie suma od k równego 1, która będzie dokładnie tym, plus 1. A zatem c plus 1 musi być równe temu, no bo to też jest część rzeczywista. Czyli c plus 1 jest równe, może zapiszmy zatem. Zatem c plus 1 jest równe sinus n plus 1 drugich x
cosinus nx przez 2 dzielone przez sinus x drugich. No i podobnie z sinusem. Tu zobaczmy, mamy sumę sinusów od k równego 0 do n, czyli de facto to. Wprawdzie znowu tu sinus zaczyna się od k równego 1. No to zobaczmy, że jak dla k równego 0, to mamy sinus od 0, a sinus od 0 jest 0, więc dodanie 0 niczego nie zmieni, więc taka suma od k równego 0 to jest w zasadzie to samo, co suma od k równego 1. Czyli to jest po prostu s. No i z drugiej strony to nasze s jest równe temu. Czyli mamy, że s jest równe sinus nx drugich razy sinus n plus 1 drugich x dzielone przez sinus x drugich. Czyli sumę sinusów mamy już policzoną. Oczywiście tu pojawia się pewne zastrzeżenie. Mianowicie tak, że w momencie, kiedy pojawiło się dzielenie, powinniśmy zastrzec, że to, co tutaj mamy, nie może być równe 0. Nie może być równe 0, co by znaczyło, że to nie może być równe jedynce. A żeby to było równe jedynce, no to x musiałby być równy jedynce. Czyli x musiałby być równy x by musiał być równy 0 lub jego wielokrotność. To teraz mnie zastanawia to, dlaczego jak tutaj mamy sinus x drugich, to stąd by wynikało, że x drugich musi być różne od kiedyś sinus zeruje, dla kpi. Dla kpi, czyli że x jest różny od 2 kpi. Aha, no to się pokrywa, tak. No bo jeżeli sinus będzie właśnie tym zerem, to wtedy tu się mianownik zeruje. A jeżeli byłoby kolejne możliwe, czyli na przykład k równe 1, czyli 2pi, no to znowu dla 2pi kosinus znowu będzie mieć kolejny raz jedynkę, no to wtedy się siłą rzeczy zeruje, więc zgadza się to faktem. Zarówno patrząc na to, wywnioskujemy to samo założenie, jak i patrząc na to, wywnioskujemy to samo założenie. Czyli ta suma sinusów jest równa tyle, o ile gdy x jest różny od 2 kpi. Gdy x jest różny od 2 kpi. A gdy jest równe, gdy x jest równe 2 kpi, oczywiście k tu jest liczbą jakąkolwiek całkowitą, a gdy x, tu przecinek by się przydał, a gdy x będzie równy 2 kpi, no to wtedy co się dzieje? No to wtedy sinus dla 2pi bądź wielokrotności 2pi, no to się zeruje. Czyli 0 dodać 0 dodać 0, to jest skończona liczba 0, a właściwie n razy 0, no to jest 0. Czyli wtedy sinus byłby równy 0, jeżeli x byłby taki. Dobrze, przyjrzyjmy się temu kosinusowi. Tu oczywiście podobne założenia, ale jeszcze nie wyznaczyliśmy do końca tego c, więc jeszcze się może wstrzymajmy z tym końcowym odpowiedzią. No i teraz tą jedynkę trzeba by przerzucić na drugą stronę i niejako tutaj to jeszcze jakoś połączyć. Czyli tak, suma tych kosinusów, czyli to c, będzie równe sinus n plus 1 drugich x kosinus nx drugich podzielić przez sinus x drugich. No i minus jedynka, czy od razu wspólny mianownik, sinus x drugich. Mamy coś takiego. Co dalej? No co dalej? No możemy tutaj skorzystać ze wzoru na sinus sumy kątów i napisać, że mamy tutaj sinus alfa plus beta. Przypomnę może, sinus alfa plus beta wzór to jest sinus alfa kosinus beta dodać kosinus alfa sinus beta. Zatem nasze c będzie równe sinus nx drugich kosinus x drugich dodać kosinus nx drugich razy sinus x drugich. To rozpisaliśmy to. No i teraz to jest mnożone przez kosinus nx drugich. No i minus sinus x drugich.
tu natomiast, tak jak było, sinus x drugich. To się równa. To się równa. I co my tu możemy jeszcze spostrzec? Kosinus nx drugich, kosinus nx drugich. Aha. Tu mamy sinus x drugich, tu mamy sinus x drugich. To może zróbmy tak. Sinus nx drugich, kosinus x drugich, kosinus nx drugich. A, czyli to pomnożyliśmy z tym. A teraz to, jak pomnożymy z tym, no to będzie kosinus kwadrat nx drugich, sinus x drugich. I tu mamy sinus x drugich. To dajmy ten sinus x drugich przed nawias. Czyli byłoby dodać sinus x drugich i w nawiasie zostanie nam kosinus kwadrat nx drugich odjąć 1. Mhm. Dzielone przez sinus x drugich. Równa się. Równa się. Tak, zobaczmy. Kosinus kwadrat minus jedynka trygonometryczna, czyli jedynka tutaj zabierze tego kosinusa, go zabije i zostanie nam tu z tego nawiasu minus sinus kwadrat tego kąta. Minus sinus kwadrat. Aha, minus sinus kwadrat. No dobra, to zapiszmy. Czyli mamy sinus nx drugich, kosinus x drugich, kosinus nx drugich odjąć sinus x drugich, sinus kwadrat nx drugich. Dobra, dzielone przez sinus x drugich. Równa się. Równa się. Co my tu widzimy? Co my tutaj widzimy? Widzimy rzecz taką. Widzimy rzecz taką, że sinus kosinus, sinus kwadrat, kosinus x drugich, sinus x drugich. No można zrobić sinusa nx po lewej, po prawej. Aha. Co tu można zrobić? A, sinusa nx dać przed nawias. To zrobimy tak. Sinus nx drugich. Tu będzie kosinus x drugich, kosinus nx drugich. Odjąć sinus x drugich, sinus nx drugich. Dzielone przez sinus x drugich. Równa się. Mhm, zgadza się. Zgadza się. No, to tutaj mamy wzór trygonometryczny. Mianowicie, przypomnę może tu na boku. Kosinus. Tak. Kosinus alfa plus beta. To jest kosinus alfa kosinus beta minus sinus alfa sinus beta. Więc idealnie się to wpasowuje i uzyskamy to, co po lewej. Czyli będzie sinus nx drugich razy kosinus sumy kątów. Czyli x drugich plus nx drugich, czyli będzie n plus 1 drugich x. Tak, dzielone przez sinus x drugich. W ten oto sposób znaleźliśmy sumę kosinusów w postaci takiej uproszczonej już. No i znowu, co w przypadku, gdy... Tak, może napiszmy. Aha, ja tu cały czas pisałem C. Ach, pisałem C.
No bo chodzi o to, że w tym drugim przypadku to nie do końca. To może napiszmy tak: C z wężykiem. C z wężykiem. Plus 1 to jest to. I wtedy odpowiedź. C to się równa. To, co nam wyszło z tym wężykiem, czyli sinus nx drugich razy cosinus n plus 1 drugich x dzielone przez sinus x drugich, gdy x jest różny od 2k pi, gdzie k jest liczbą jakąś całkowitą, albo jest równe, no właśnie, co gdy x jest równy 2k pi. No jak x jest równy 2k pi, to znaczy, że mamy 0, 2 pi, 4 pi albo coś w tym rodzaju. Tak, to oczywiście też k należy do całkowitych. No to popatrzmy na sam początek. Jeśli byłoby tak, że kosinus jest od 2 pi, od 0, 2 pi, 4 pi i tak dalej, no to za każdym razem jest ta sama wartość. Przemnożone przez 2 to i tak nic nie zmienia, bo i tak już są to wielokrotności 2 pi. Czyli krótko mówiąc, z tego jest 1, z tego jest 1, z tego jest 1, z każdego jest 1, a ich wszystkich jest razem n. Czyli n razy 1, czyli n. Czyli jest to równe n, gdy x jest równe 2k pi i k należy do całkowitych. A zatem wyznaczyliśmy te dwie nasze sumy. No i na koniec ciekawostka, ponieważ to, co nam tu wyszło w tym C, w zasadzie w tym no, C wężykiem, czy tam C już pomijając te szczegóły, to jest coś bardzo podobnego do czegoś, co się nazywa jądro Dirichleta. Mianowicie, C, a właściwie 1 dodać 2C, to jest właśnie to jądro. Czyli, że 1 plus 2 suma kosinusów od k równego 0 do n, od k równego 0 do n, z kosinus nx, kosinus nx, Tak, i to jest to. Już są ze trzy wersje, chodzą ze trzy wersje tego jądra Dirichleta. Jedna mówi tak, że dn od x to jest właśnie to, co tu żeśmy napisali, czyli 1 plus 2 suma od k równego 0 do n cosinus nx. Druga, one się różnią tylko tym, że są przeskalowane. Druga wersja, niektórzy uznają, że to jest 1 druga tego, co tutaj było. A jeszcze inni uznają, że to jest 1 przez 2 pi tego, co tutaj początkowo napisaliśmy. Tak, jądro Dirichleta jest związane dosyć mocno z szeregami Fouriera, ale z szeregami trygonometrycznymi, ale to już może zostawmy, bo to znacząco wykracza poza poziom także olimpiady. Więc to tylko ciekawostka była, jako to jądro Dirichleta, że to, co tutaj wyliczyliśmy, jest właśnie bardzo podobne. A może zróbmy, policzmy, ile byłoby to 1 plus 2c. 1 plus 2c. 1 plus 2c. To tak. Już, no to c z wężykiem to są góry, no bo to żaden problem przemnożyć. Czyli na tym popatrzmy. To by było tak. 1 dodać sinus, to już nadmiarowo robię. Sinus nx w ramach treningu. nx drugich razy cosinus n plus 1 drugich x. Tak, dzielone przez sinus x drugich. Jeszcze mnie teraz tak naszło, czy na pewno to jest suma od k równego 0, czy od 1. Może spojrzę w ściągę. A moja ściąga mówi, że to jest od k równego 1. A widzisz, no właśnie. Tak, no bo to w końcu miało być c. Mała poprawka.
Tu miało być do od jedynki. Od jedynki. Ten tu też od jedynki. No bo de facto to u nas było to C, tak? Zaczynało się od jedynki. To takie małe niedopatrzenie. No dobra, wróćmy do tego. Czyli mamy do policzenia coś takiego. Równa się. To już jest dobrze napisane, no bo to jest ta suma C właśnie, tak. Dobra, no i teraz tak. Jakby to połączyć? No w podobny sposób. Czyli sinus x drugich to będzie. U góry mamy sinus x drugich. Dodać sinus nx drugich razy kosinus n plus 1 drugich x równa się. Czyli znowu rozpiszmy tego kosinusa ze wzoru na sumę kątu. Już był ten wzór dziś. Czyli sinus x drugich dodać sinus nx drugich razy w nawiasie kosinus nx drugich kosinus x drugich minus sinus nx drugich sinus x drugich. Dobra, zamykamy to. No i dzielimy przez sinus x drugich. To się równa. To się równa. Tak. Co my z tym możemy tutaj zrobić? Tu mamy sinus x drugich. Tu mamy sinus x drugich. Tu jest sinus nx, tu jest sinus nx, czyli jest kwadrat. Tak damy przed namiast, to tam będzie jakaś 1 minus albo sinus minus 1. Czyli najprawdopodobniej tak, a tu nam zostanie na razie ten iloczyn. No tak zróbmy, czyli tak, sinus x drugich przed nawias. Z tego zostanie nam 1, czyli 1. A z tego, jak to pomnożymy z tym, no to minus sinus kwadrat nx drugich. To mamy. No i zostało do pomnożenia to z tym. Czyli dodać sinus nx drugich kosinus nx drugich kosinus x drugich. Dzielone przez sinus x drugich. Równa się. Równa się. Tak. Czyli tutaj będzie 1 minus sinus kwadrat, czyli to jest kosinus kwadrat. A zatem mamy sinus x drugich kosinus kwadrat nx drugich, dodać sinus nx drugich, kosinus nx drugich, kosinus x drugich. Czyli podobnie jak wcześniej, damy sobie, nie przemnożyłem przez 2. Aj, dobra, poprawiam się. Razy 2. Czyli tu wtedy będzie dwójka. Dobrze się zorientowałem. Tutaj też będzie dwójka. Wtedy pomyślmy. Sinus x drugi przed nawias. To jak pomnożymy, to będzie minus 2. Tak, i to jak pomnożymy z tym, to będzie 2. Dobra. Ok. I teraz 1 minus 2 sinus kwadrat, to wyjdzie nam wtedy, jeden sinus zostanie zabity. Czyli zostanie nam kosinus kwadrat minus sinus kwadrat. Tak, to tu poprawaczka. Tutaj poprawaczka. Będzie teraz tak. Kosinus kwadrat minus sinus kwadrat. Czyli kosinus dwóch. No napiszmy może w ten sposób. Czyli byłoby kosinus dwóch kąta. Czyli nx. Tak, no bo tam jest kosinus kwadrat minus sinus kwadrat, zgadza się. Dodać. No i tu zobaczmy, 2 sinus kosinus, czyli to też jest sinus dwóch kąta, czyli sinus nx, no i kosinus x drugich. Super. Dzielone przez sinus x drugich. Równa się. O, no to mamy wzór. Sinus sumy kątów. Czyli będzie sinus x drugich plus nx zamiast całego licznika. No bo sinus pierwszego kąta, kosinus drugiego, sinus tego drugiego kąta, kosinus pierwszego. Dzielone przez sinus x drugich. A zatem możemy jeszcze tak napisać. Sinus
n plus 1 druga razy x dzielone przez sinus x drugi. A zatem to jest postać tego naszego jądra Dirichleta. To możemy tu napisać, że to jest sinus n plus 1 druga x dzielone przez sinus x drugich, zdaje się. Tak. No i tu analogicznie tylko tyle, że to jest przemnożone przez 1 drugą, czyli w zasadzie pojawia się dodatkowo 2 w mianowniku. No a tu jest też to dokładnie to samo, tylko że tu się pojawia 2 pi razy cała ta reszta względem tego. Tak. Co tu jeszcze można powiedzieć o tym? No jako ciekawostkę jeszcze, no ta funkcja jądra Dirichleta jest funkcją okresową o okresie 2 pi. No i co tu jeszcze można rzec? No można rzec to, że, o ile dobrze pamiętam, to całka od minus pi do pi. Swoją drogą funkcja Dirichleta jest funkcją parzystą. No bo jeżeli za dn x stawimy minus x, to ten minus sinusa wyjdzie tu przed niego i z drugiego sinusa też przed niego. Minusy się skrócą, czyli wyjdzie nam na to, że dn od minus x to jest dn od x, czyli jest to funkcja parzysta, czyli symetryczna względem osi y na wykresie. Czyli że całka od minus pi do pi z jądra Dirichleta dx jest równa 1, o ile się nie mylę. Tak, a okres by wynosił 2 pi. Równie dobrze możemy tą całkę policzyć od 0 do 2 pi. Tak, no ale to już mówię, to już poza programem. Mam nadzieję, że nagranie się podobało. Pozdrawiam, trzymaj się, cześć. Jedna popraweczka tylko, tutaj musi być skalar 1 przez 2 pi. Wtedy faktycznie ta całka będzie równa 1, ale to już tam poza programem.